W tym filmiku odpowiem Ci na pytanie, czy możesz uniknąć badań lekarskich i psychologicznych, oczywiście za jazdę po alkoholu, jeżeli pomimo końca kary orzeczonej wyrokiem sądowym starosta nie wystawił Ci skierowania. Czyli kara się skończyła, a starosta dalej skierowania nie wystawił. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę oczywiście od historii internauty skazanego za jazdę na podwójnym gazie. Końcem czerwca zabrano mi prawo jazdy za jazdę po alkoholu. Podczas kontroli wyszło kolejno 0,17 mg, potem malejąco 0,16 mg. No i po długich przejściach, a w sumie odwołaniach, dostałem zakaz prowadzenia pojazdów na 6 miesięcy, czyli do końca grudnia bieżącego roku. Dzisiaj odwiedziłem starostwo w celu odebrania prawa jazdy, no i niestety nic nie załatwiłem, ponieważ wyrok nie wpłynął jeszcze z sądu do starostwa. No, oczywiście poszedłem zaraz do sądu i po wizycie w sądzie obiecano mi, że z początkiem następnego tygodnia dotrze ten wyrok właśnie do starostwa. Czyli po interwencji wiadomo, że wyroki nawet mogą szybko do starostwa dojść. Mój problem jest nieco inny. Podczas rozmowy z panią ze starostwa dowiedziałem się, że owa pani wyda mi prawo jazdy, jak będzie widzieć ten wyrok. No i dopiero po zobaczeniu tego wyroku też skieruje mnie na badania lekarskie i psychologiczne. Natomiast pytanie jest następujące, czy jest to zgodne z prawem i czy warto się odwoływać? No, z tego co czytałem, a w sumie oglądałem u pana na jakimś filmie, skierowanie powinno przyjść do 30 dni po zatrzymaniu prawa jazdy, czyli gdzieś w lipcu, proszę o poradę. Takie moje małe sprostowanie. Część filmików była nakręcona przed wprowadzeniem ustawy o kierujących pojazdami, także wtedy było troszeczkę inaczej. No ale do rzeczy. Sprawa z punktu widzenia jest taka troszeczkę zagmatwana, skomplikowana i muszę zacząć od ustawy kierujących pojazdami. Jak przebrniemy niestety ten bełkot prawny, to wszystko stanie się dla Ciebie jasne. W artykule 99, ustępie 2 tejże ustawy przeczytasz, że starosta wydaje decyzję administracyjną, chodzi oczywiście o badania lekarskie i psychologiczne, i punkt 1 z urzędu. Podpunkt, a w sumie litera B, na podstawie informacji uzyskanych od administratora Centralnej Ewidencji Kierowców w zakresie, o którym mowa w ustępie 1, punkt 2, litera A. Czyli tak, te litery, punkty przetłumaczyć na polski, czyli są to badania lekarskie, jeżeli osoba kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, no czyli tak w sumie te, o które chodzi mi tutaj w pytaniu. W punkcie 3 litera A i C, czyli chodzi tutaj o badania psychologii transportu, jeżeli osoba litera A kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie alkoholu. W literze B przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. I litera C w okresie próbnym popełniła 2 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Czyli generalnie, aby starosta mógł się skierować na badania lekarskie i psychologiczne, musi dostać tą informację z tej ewidencji, no po prostu, aby cokolwiek mógł dalej zrobić. No i dochodzimy, no kto powinien skierować tam te dane do tej ewidencji, żeby ten biedny starosta mógł coś nam pomóc. No i w artykule 100b tejże ustawy o kierujących pojazdami, ustęp 4 dotyczy przekazywania danych ewidencji. No i jest taki punkt 5. No i kto to jest? Sąd niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia w zakresie, o którym mowa w ustępie 1, punkt 11, litera D oraz litera I. No, dociekamy, co to są te litery D oraz I. Literka D jest to zastosowanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, czyli datę rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia zakazu. Litera I natomiast dotyczy się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, czyli datę popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Także na sądzie też
spoczywa duży, poważny obowiązek, a mianowicie dostarczenia tych danych o Twoim przestępstwie do ewidencji. Tak więc według mnie starosta jest tutaj czysty, bo nie dostał nic z ewidencji i urzędowe terminy wydania skierowań liczą mu się po prostu od chwili, jak coś dostanie. Tak prywatnie nie słyszałem, żeby za opieszałość sądu ktoś został zwolniony z badań lekarskich czy psychologicznych. Nie za bardzo wiem, co oznacza w sądownictwie słowo niezwłocznie, ale na podstawie własnego doświadczenia domyślam się, że nie jest to zbyt szybko. Chociaż jeżeli pilnie śledziłeś to wideo, to pewnie zwróciłeś uwagę, że jeżeli pójdziesz zainterweniować do tego sądu, to w ciągu tygodnia tenże sam sąd był w stanie coś przysłać, coś co nie szło mu przez pół roku. Natomiast przypuszczam, że problem będzie coraz częstszy, ponieważ nasze niezawisłe sądy szanują pracę, no i tak szczerze mówiąc nie sądzę, aby obchodziło je zbytnie odzyskanie przez siebie prawka, nawet jeżeli ono Ci jest potrzebne do wykonywania zawodu, czy tam do dojazdu do pracy, czy jakichkolwiek innych sytuacji. Natomiast jeżeli Tobie udało się w jakiś sposób uniknąć badań w jakiejś identycznej lub podobnej sytuacji, oczywiście koniecznie opisz tutaj w komentarzach, w jaki sposób to zrobiłeś. No, być może ułatwi to komuś życie, no, przede wszystkim zmusi organy państwowe do przestrzegania uzyskanych terminów. Natomiast jeżeli to wideo coś Ci pomogło, daj lajka, daj kciuka. Jak Ci rozwiązało jakiś problem, to podziel się oczywiście tym filmikiem na swoim portalu społecznościowym, na Facebooku, na swojej stronie internetowej. Natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na mojej stronie, na moim blogu badanialekarskiekierowców.pl i tam wpadnij po obejrzeniu tego filmiku. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Jeżeli miałeś taką sytuację, koniecznie napisz coś i skomentuj swoje doświadczenia z przekazywaniem informacji przez sądy do ewidencji.